Dzień dobry Państwu! Dzisiejszy odcinek Lekko Stronniczego poprowadzi Sonia! A tu taki klops! Ja się strasznie cieszę, że jednak postanowiłeś, żebym wrócił, bo to nie zależy ode mnie. Od kogo? Od Soni? Od naszego producenta. Aaaa! I reżysera. Ale ja ci, Włodku, powiem. Zostań tu w kolejce, ja za chwilę wrócę. Nie, ty stań, ja zaraz przyjdę. Nienawidzę, jak moja mama każe mi stanąć w kolejce i mówi: czekaj, zaraz będę. Czasem jeszcze zdarza mi się pójść z mamą na zakupy, na jakieś tam groceries. I wtedy, szczerze powiedziawszy, trochę tego nie lubię, bo później przychodzi do moment, kiedy już jestem z panią przy kasie i tak... Mama, zaraz będzie! Ale jest jeden plus tego, bo to jest trochę takie typowe zachowanie facetów. Nie wiem, jak faceci, którzy są w związkach, więc Włodek również, ty też. Czy macie tak, że jak idziecie z waszą kobietą na zakupy, to nie macie ochoty po prostu, wiesz... Przywalić tej kobiecie. Nie, dobra, nie macie to, tak? ty sobie idź, poszukaj sobie tej sukienki, a ja tu postoję. Jak będziesz miała trzy wybrane, to przyjdź, pokaż mnie, ci powiem, którą. Ja będę stał z tym wózkiem. I ja widzę, jak idę jakimś sklepem, widzę tych biednych, umęczonych 30-40-latków, co stoją jeszcze, z tym wózkiem. Jeszcze służą jako wieszak. Kobieta nakłada te ubrania. Czekaj, to wezmę i tak stoisz i czekasz na nią. Się cieszę, że ludzie zdecydowali się posłuchać nas. Mówiliśmy o tym w jednym z odcinków, dokładnie o tym. A o czym mówiliśmy? Siedzenie na dupie zabija. Siedzenie na dupie zabija i lepiej stać. Pamiętam, staliśmy kiedyś w odcinku, mówiliśmy, tak, że będziemy stać przez cały odcinek, nie wyszło. Nie ma szans. Ale w biurach Google i Facebooka wprowadzono biurka stojąco-siedzące, mianowicie takie, że poziom biurka jest wyżej i do takiego biurka nie jest normalny, rozjebany, skórzany fotel, gdzie się wypierdalasz. Kelner, to są frytki? Zabieraj mi to stąd! Siema, baby! Tylko stoisz, możesz stać, jeżeli chcesz pracować na stojąco i możesz też siedzieć, ale wtedy krzesło jest barowe, które za bardzo nie pozwala, tak, na to, żeby się wyjechać, tylko trzeba mieć kręgosłup prosto, siedzi się wygodniej, pracuje się efektywniej przy takich biurkach. No nie wiem, czy pracuje się efektywnie. Pracuje się efektywniej, ja to słyszałem przy biurkach tych typowo stojących, że pracuje się wtedy efektywniej, bo myślisz sobie: dobra, stoję tu już, to nie będę stał 8 godzin, tylko napieprzam, robię co mam zrobić, żebym to zrobił w 3 godziny i potem mogę sobie iść, przejść się, wrócić, usiąść gdzieś. I jest okej, okay, i praca jest zrobiona, i to jest bardzo dobry pomysł. I naukowcy właśnie stwierdzili, że jednak siedzenie na dupie nie jest zdrowe dla naszego zdrowia, obciąża kręgosłup i o dziwo, jak stoimy, to spalamy kalorie. Dwie godziny stania to jest 280 kalorii, tego nie wiedzieliście na pewno. I też nie wiedzieliście tego, że jak się stoi, to kręgosłup jest mniej obciążony. Zdecydowanie tak. Ja nawet słyszałem, że wydaje nam się, że jeżeli siedzimy przed telewizorem, to się chillujemy. A dużo lepiej już jest leżeć i spać, niż siedzieć przed telewizorem i się męczyć, bo tak naprawdę organizm dużo bardziej się męczy wtedy niż... Teraz już nie macie żadnej wymówki na stanie na apelu godzinę albo dwie bez przerwy. Dokładnie stojąc tak na nogach. Chcesz schudnąć? Gromadziliśmy się na apelu z okazji urodzin patrona naszej szkoły, Konstantego Gałczyńskiego. Układ artystyczny na tą akademię przygotowała klasa 2C, której wychowawczynią jest pani Maria Jastrząbska. Bo apel będzie trwał 2 godziny, nie godzinę. O nie! To jest tak trochę jakby z deszczu pod rynnę. Czytając ten artykuł... Siedziałeś. Nie. I o to chodzi. Chodzi o to, że tak, siedzenie robi to i to, masz miażdżycę, masz to. Ale z drugiej strony stanie też nie jest takie fajne, bo masz żylaki, masz znowu jakieś inne problemy. Dużo lepsze jest chodzenie. Albo siedzenie, albo stanie. Zdecydujcie się w końcu. Karol, zarymuj im coś takiego fajnego, że drugi temat. W sensie, że coś, temat drugi. Czy tańczyłeś twista, a może twoja mama lubi boogie-woogie? Ha! To dla was właśnie jest. Temat drugi. Drugi temat. Nie wiem, czy widzieliście w telewizji, ale były takie reklamy kiedyś. Czy masz 70 lat? Czy nie masz komu powierzyć swojego mieszkania w spadku? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Oddaj nam swoje mieszkanie, a co miesiąc będziemy wpłacać na twoje konto 800 zł. Do końca życia. Popraw stan swojego życia. Wyjedź na wycieczkę swoich marzeń. Odwiedź w końcu swoje dzieci w Stanach. Ty nam tylko oddaj swoje mieszkanie. Jest coś takiego jak odwrotna hipoteka. Wydajecie swoje mieszkanie i oni wam obiecują do końca waszego życia wpłacać jakąś tam złote góry. Złote góry wam obiecują i wpłacą wam na wasze konto co miesiąc ileś tam setek złotych za to, że jak wy umrzecie, to mieszkanie trafi do nich. I to jest o tyle zagadkowe, że dla 75-latka, którego mieszkanie jest warte 300 tysięcy, oni są w stanie wpłacać chyba 800 zł miesięcznie. Więc ja sobie to policzyłem szybko w głowie. No ile przeżyje ten 75-latek? Właśnie, parę lat prawdopodobnie, bo tak jest średnie życia. A żeby im się to nie opłaciło, to on musi mieć 115 lat. Nie lepiej jest sprzedać mieszkanie i zamieszkać gdzieś indziej? Ludzie tak robią. Pamiętajcie o jednym. Jeśli macie w rodzinie starszą osobę, która mieszka sama, to pamiętajcie o tym, że bardzo ważne jest odwiedzać tę osobę. Bo to nie jest fajne mieszkać samemu i nie mieć już praktycznie kolegów i koleżanek. Dlatego nie dziwcie się babciom, że spędzają większość czasu w kościele. Bo to przynajmniej daje im naprawdę poczucie, że gdzieś przynależą i robią coś pożytecznego dla życia. A poza tym pamiętajcie o tym, że babcie się nie modlą za siebie, babcie się modlą za was. Właśnie. Kto nie dostawał tych telefonów? Modliłam się, żebyś zdał ten egzamin, mówiłeś, jak byłeś ostatnio, modliłam się, żebyś zdał, zdałeś. No
no widzisz, no zdałeś. No i co teraz? No i o to chodzi, i babcia się cieszy i wszyscy są szczęśliwi, no. Jeśli lekkostronniczy ma was czegoś nauczyć, bo już mieliśmy kilka takich gadek, jeśli lekkostronniczy ma was czegoś nauczyć, to jeszcze jedną rzecz dorzućmy do tego worka. Bądźcie mili dla ludzi starszych, ale z waszej rodziny w szczególności. Ja już mówiłem o tym, że jak ktoś jest starszy, to dajcie mu szacunek, ale jak ktoś jest z waszej rodziny, to w szczególności. Tak wracając jeszcze do tematu. Smutne to jest, że starsi ludzie nie mają komu oddać mieszkania. Ewentualnie jeszcze smutny jest nasz system emerytalny. No bo przecież ludzie nie oddają tych mieszkań na odwróconą hipotekę, bo o Jezu, mają taki kaprys, tylko dostają, kurde, renty emerytury 500 zł. No. Czynszu jest 100, 200, rachunki 100, 150. Pracujesz 40 lat w jakimś zakładzie pracy, później kończysz i idziesz na emeryturę i dostajesz 800 zł miesięcznie. No. I mean, what the fuck? Już niebawem jest sobota, w sobotę spotykamy się na piwie w Krakowie. House of Beer, ulica Tomasza i Świętego Krzyża, skrzyżowanie, tak. Zobaczymy się tam, będzie niezłe chlanie. Tak, 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 weźcie swoje panie, będzie dobrze, będzie grubo. Ha, ha, weźcie sobie 5 zł więcej, żeby było na jeszcze jeden browar. Tak, bo na tą imprezę przyjdzie naprawdę niezły towar. I my, i wy, i Włodek, i ja, nasza kamera oraz nawet Sonia, która tutaj biega, już są lekkostronniczy. Włodek Markowicz, znany aktor, celebryta, pokazuje się na wielu okładkach gazet. Gala, Viva, Zwierciadło, Pani. Pozował również dla Mailman oraz Men's Health. Fantastyczny człowiek, piękny artysta. Panie Włodku, chcielibyśmy się dowiedzieć, na czym polega pana sekret. Na czym polega sekret sukcesu? Myślę, że można to zawrzeć w jednym zdaniu. Jeśli mógłbym przekazać jakieś wartości młodym ludziom, którzy oglądają ten program, powinni uważać na jedną rzecz. Narkotyki. Mianowicie narkotyki to największe zło, które można spotkać w dzisiejszym świecie. Ważne jest, żeby trzymać się z dala od narkotyków. I mean drug free. Narkotyki powodują zmianę w odbieraniu, postrzeganiu, w percepcji, proszę pana, w percepcji aktualnego świata. I zmieniają panu myślenie. I myśli pan tak: ale stworzę piosenkę. Piękna piosenka będzie, o miłości, proszę pana. Później się okazuje, że ta piosenka jest do dupy. Bo przechodzi ta faza i kończy się trip i myślisz: kurwa, fajnie brzmiała, jak byłem na fazie. Niech mi pan powie, czy program lekkostronniczy jest drug free? Nie znam tego programu. Co to jest? To jest najlepszy projekt pana. Największe dzieło. Opus magnum. Mój projekt? Proszę pana, nie pamiętam takiego projektu. To musiałem być nieźle spity, albo przynajmniej już zdragowany mocno.